To 23 spotkanie. Pierwszy krok masz już za tobą. Drugi krok masz już za tobą. Trzeci krok masz już za tobą. Nadszedł czas na czwarty krok. Czasami jest tak, że gdy mamy za sobą czas trudnych egzaminów, czas głodu symbolicznego, chłodu, cierpienia, pokonywania trudności, przeszkód i barier. I gdy udaje się te trudności pokonać, gdy idziesz dalej i nagle masz wrażenie, że nadchodzi ta wiosna, nadchodzi ta świeżość, nadchodzi to wszystko, co piękne, ten czas spełnienia, to może pojawić się odczucie, potrzebuję odpocząć. Bo ta ciężka droga, te trudności, te problemy, ten czas wyrzeczeń, ten czas cierpienia tak dużo kosztował mnie siły i mocy, że teraz muszę odpocząć. Takie odczucia pojawiają się zawsze, gdy mamy za sobą jakikolwiek czas egzaminów. A te egzaminy, te życiowe egzaminy pojawiają się co jakiś czas. Gdy zdajesz jeden, później jest kolejny etap Twojego życia i później znów pojawia się kolejny egzamin i kolejny etap Twojego życia. I tak wzrastasz, wzrastasz i wzrastasz. Masz coraz więcej mądrości, coraz więcej doświadczenia i wchodzisz na wyższy poziom. I po każdym takim czasie życiowego egzaminu, po długiej wędrówce przez pustynię, czas suszy, głodu, cierpienia, gdy docieramy nagle do tej zielonej oazy, gdy te trudności udało nam się pokonać, to zaraz pojawia się takie odczucie, muszę odpocząć. Muszę na jakiś czas zaszyć się, zregenerować i dopiero później pójdę dalej. I może dokładnie teraz, gdy bierzesz udział w tej ceremonii lub za jakiś czas wrócisz do tego przesłania, bo siła wyższa skieruje Cię właśnie na ten numer 123, to będzie to taki moment, gdy pojawi się odczucie. No już przecież mam za sobą ten zdany egzamin, życiowy egzamin. Już mam za sobą ten najtrudniejszy czas. Już teraz wiem, jak iść dalej, już wiem, co jest moim marzeniem, już wiem, co jest moim celem. Już jestem w tym momencie, gdy udało mi się przejść przez ten portal do nowego i pięknego życia i widzę te pierwsze oznaki wiosny. Więc nadszedł czas, by troszkę sobie usiąść w kąciku i odpocząć. I wiesz, że to naturalne odczucie, ta chęć odpoczynku jest czasami tak ogromna, że trudno się powstrzymać. A siła wyższa mówi, dokładnie tak jak na wiosnę, po długiej, ciężkiej zimie, symbolicznie ciężkiej zimie, czyli czasie głodu, gdy czegoś Ci brakowało, chłodu, gdy nie było tego wsparcia, gdzie było Ci trudno i ciężko. Gdy nadchodzi wiosna i wychodzi słońce i pojawiają się te pierwsze zielone źdźbła trawy, te oznaki wzrostu, to w tym momencie, czy masz również takie odczucie, by usiąść i odpocząć? Nie. Gdy po długiej zimie nagle nadchodzi wiosna, to mamy wiosenne porządki, wiosenne postanowienia, wiosenną energię, by iść do przodu. I tak, dokładnie teraz, w tym momencie i w każdym momencie, gdy uda Ci się pokonać trudności, gdy uda Ci się pokonać problemy, to nie jest odpowiedni czas na odpoczynek. To jest czas, by zamiast zwolnić, dodać gazu. Jak to, Pani Mario? Ale ja już przecież tyle miesięcy mam za mną. Ciężkiej pracy, wyrzeczeń, trudności. Już należy mi się ten odpoczynek. Naturalnie należy Ci się ten odpoczynek, ale nie teraz. Nie teraz na wiosnę, gdy wszystkie energie wszechświata wspierają Cię, by iść dalej, jeszcze szybciej, z nową energią, z nową odwagą, z nową siłą, mocą,
to dokładnie teraz, zamiast zwolnić, należy przyspieszyć. Więc jeżeli dokładnie w tym momencie jesteś po czasie zimy, trudności, problemów, przeszkód, barier, które trzeba było pokonać i które udało Ci się pokonać, nie odpoczywaj. Tylko podnieś głowę wysoko. Otwórz się na tę energię wiosny, tę energię nowego początku i idź do przodu jeszcze szybciej niż zwykle. Ten czas na odpoczynek, ten czas, by poleżeć sobie w hamaku na wyspach Bahama pod pięknymi palmami, on dopiero nadejdzie. Ale nie teraz, nie w tym momencie. Wiesz dlaczego? Bo to jest tak, że gdy przechodzimy przez ten portal, czyli ten ciężki egzamin udało nam się zdać, czy wiele egzaminów życiowych, gdy zamyka się to stare i rozpoczyna się to nowe, jeżeli dokładnie w tym momencie usiądziesz, by odpocząć, to może zdarzyć się tak, że przegapisz ten właściwy moment, tę energię wzrostu, tę energię spełnienia, tę energię symbolicznej wiosny, gdy wszystko wzrasta, przejdą, a Ty je prześpisz, przeczekasz i gdy nadejdzie ten moment, by ruszyć do przodu, to już będzie środek lata, czy jesień, czy początek kolejnej zimy. I może zdarzyć się tak, że przejdziesz przez ten portal, zdasz ten życiowy egzamin i przejdziesz do tego nowego, do tego pięknego, usiądziesz, by odpocząć i nagle jakieś dziwne energie, widząc, że nie idziesz dalej, ściągną cię z powrotem. To jest dokładnie tak jak w bajkach i w baśniach, że gdy śmiałek pokonał jakieś trudności, pokonał niebezpieczeństwa, pokonał bariery, stawił czoła w walce z różnymi potworami, to przecież nie usiadł sobie zaraz przed tą pieczarą smoka, by sobie odpocząć, bo bardzo szybko mogłoby się zdarzyć, że znów pojawi się jakiś kolejny smok. Na przykład partner tego poprzedniego. Może smok to nie jest tutaj najlepszy przykład, bo smoki zawsze były pozytywne i były tylko zdemonizowane przez ludzi, którzy służyli istotom mroku. Ale wiesz, co mam na myśli? Że dokładnie w tym momencie, gdy pokonasz jakąś trudność, jakiś problem, jakąś przeszkodę i zdasz jakiś egzamin i wtedy od razu usiądziesz, by odpocząć, to może zdarzyć się tak, że ta wibracja, którą udało Ci się właśnie pokonać, nagle znów otoczy Cię swoją aurą. To jest tak jak w normalnym życiu. Jeżeli idziesz przez puszczę, wędrujesz przez jakąś dziką dżunglę i stawiasz czoła niebezpieczeństwu, to trzeba najpierw wyjść z tej dżungli i dopiero później odpocząć. Bo w tej dżungli aż roi się od niebezpieczeństw. Więc jeżeli masz za sobą czas trudnych egzaminów. Jeżeli masz za sobą czas, gdzie trzeba było stawić czoła trudnościom, to te energie zostały pokonane, ale one jeszcze tam są. Więc uciekaj, gdzie pieprz rośnie, biegnij ile sił do przodu, by iść jak najdalej od tej przeszłości. By jej aura, by jej macki nie mogły cię dosięgnąć. Wyobraź sobie, walczysz z jakimś potworem, udało Ci się zamknąć te drzwi, ten potwór siedzi za tymi drzwiami, a Ty sobie od razu usiądziesz na progu. No przecież w każdej chwili może on rozbić te drzwi i znów Cię złapać i trzeba będzie z nim walczyć. Więc jeżeli udało Ci się zamknąć te drzwi, a za nimi siedzi ten potwór, to uciekaj i biegnij do przodu. Biegnij ile sił w nogach, aż dotrzesz do bezpiecznego miejsca, do bezpiecznego portu. I to jest dzisiaj przesłanie naszej siły wyższej, która prowadzi nas każdego dnia. Jeżeli masz za sobą czas trudności, przeszkód, barier, a masz taki czas za tobą, bo tyle udało Ci się już przepracować i pokonać, już dużo więcej widzisz, dużo więcej czujesz i dużo więcej rozumiesz.
i cała ta przeszłość, jak ten potwór została zamknięta za drzwiami. To nie siadaj tuż na progu i nie czekaj, nie odpoczywaj, bo ty jeszcze nie jesteś u celu twojej podróży. Tobie udało się już wykonać ten pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, ale przed tobą jeszcze kawałeczek drogi, aby osiągnąć wszystkie twoje marzenia i zrealizować wszystkie cele twojego serca. Nie odpoczywaj, bo na wiosnę najgorsze, co można zrobić, to sobie usiąść i odpocząć. Na wiosnę korzystamy z tej wibracji, z tej wiosennej świeżości, która pojawia się wokół nas, gdy wszystko wzrasta, gdy wszystko budzi się do życia. To idziesz z tą energią i jest ci dużo łatwiej osiągnąć wszystko to, czego pragniesz. Gdy wzrastają te pierwsze źdźbła trawy, gdy to słońce jest coraz silniejsze, to masz wiosenne postanowienia, bo chcesz na przykład schudnąć przed latem, chcesz uzyskać lepszą kondycję przed latem, chcesz dokładnie na wiosnę zacząć realizować twoje najważniejsze marzenia, najważniejsze cele, aby zbierać plony w jesieni. Więc dokładnie teraz, w momencie energetycznej wiosny, gdy bierzesz udział w tej ceremonii, gdy oglądasz te przesłania, nie siadaj, nie spoczywaj na laurach, bo to jeszcze nie ten czas. Ty sobie odpoczniesz później, za jakiś czas, ale nie teraz. Teraz dodaj gazu i z tą energią wzrostu, z tą energią nowego początku, z tą energią, która jest teraz z tobą, dokładnie w tym momencie, idź dalej twoją świetlistą drogą do realizacji twoich marzeń i twoich pragnień. Wiesz, dokładnie w takich momentach, gdy mamy za sobą tą ciężką zimę, pokonanie tych wszystkich trudności, pokonanie barier, ograniczeń, karmicznych więzów, negatywnych myśli, tych wszystkich schematów i programów. Gdy rozpoczyna się ten nowy czas, który teraz rozpoczął się w twoim życiu, gdy po jakimś czasie wrócisz do tej ceremonii, to znów będzie to taki czas, bo my zawsze mamy wzrost coraz wyżej, wyżej i wyżej. I w tym momencie, gdy masz za tobą już ten etap, zdany egzamin, to w tym momencie z jeszcze większą intensywnością idziesz do przodu. I ta energia odwagi, wytrwałości, wytrzymałości dokładnie teraz jest ci najbardziej potrzebna. Tobie udało się już pokonać tego jednego potwora, czy dwa, czy trzy, zostały zamknięte za tymi drzwiami do przeszłości. Ale przed tobą jeszcze kawałek, aby wszystkie twoje marzenia i wszystkie twoje pragnienia stały się rzeczywistością. I wiesz, że w takim momencie, gdy zmieniasz twoje życie, a ty jesteś w takim momencie, gdzie nagle otwierasz się na to nowe, widzisz więcej, czujesz więcej, masz większą świadomość, twoje zmysły rozkwitają, ty rozkwitasz, z takiego pączka rozkwitasz. Ty, jak ten motel, masz za sobą już to stadium nasionka, czyli jajeczka, poczwarki, gąsienicy, poczwarki i teraz rozkładasz swoje skrzydła i teraz lecisz dalej. To jest ten nowy czas i dokładnie w takim momencie ta energia wojownika i wojowniczki będzie ci taka potrzebna. Dlaczego? Bo przeszłość ma w sobie coś, co dokładnie w takim momencie będzie próbowało ściągnąć cię z powrotem. To jest tak, że gdy uda nam się wyjść z mokradeł, wygrzebać, tak brzydko mówiąc, z grzęzawiska, z błota, wychodzimy na zewnątrz, to w tym momencie te istoty, które siedzą w tym błocie, będą próbowały nas zatrzymać, bo jak to ta ofiara nagle się wyrywa. I tak ty teraz wyrywasz się ze szponów mroku,
z tej całej manipulacji, z tych fałszywych kompromisów, z tych wszystkich barier, problemów i trudności. I wszystko będzie próbowało ściągnąć cię z powrotem. Twoja rodzina, twoi znajomi, twoi przyjaciele, twoje otoczenie będą próbowali ściągnąć cię z powrotem. Bo jak to nagle wychodzisz z bagienka, a oni siedzą dalej w tym bagienku? Jak to tobie się udało, to trzeba cię ściągnąć z powrotem. I to na pewno znasz już z poprzednich lat twojego życia. Zawsze, gdy udawało ci się wykonać decydujący krok w kierunku szczęścia i spełnienia, gdy już było czuć to szczęście, już było czuć tą zmianę, już było czuć tą przemianę, to nagle całe otoczenie negatywnie się aktywowało i próbowało cię zatrzymać. Jak to? Idziesz w tym kierunku, a my zostajemy tutaj? Nie, zostaw to, to ci się nie uda. A po co ci to wszystko? Nie tędy droga, zostań tutaj z nami. Pamiętasz tą ceremonię, gdzie mówiliśmy o tych szeptach z mokradeł? Chodź tędy, tędy, wróć do nas, zostań z nami. Przecież tutaj jest ci tak wygodnie. Po co się starasz? Po co ci ta zmiana? I to znasz, bo na pewno już takie momenty masz za tobą, gdy nagle pojawił się impuls od siły wyższej, by zmienić pracę, by zmienić miejsce zamieszkania, by zmienić związek, by zmienić sposób twojego życia. Gdy nagle pojawiały się te piękne, kreatywne wibracje, by zacząć tworzyć coś nowego w twoim domu, to zawsze jestem pewna, że takie odzywały się głosy. Zostaw to, zostań lepiej tutaj. Przecież to stare jest takie wygodne. Po co? Po co ci to? Nie idź w tym kierunku. I takie momenty dokładnie teraz są przed tobą. Dokładnie teraz, gdy udało ci się wyrwać z przeszłości, wyrwać z tych trudności, wyrwać z tych problemów, udało ci się zdać ten życiowy egzamin. I gdy idziesz tą drogą do światła, do spełnienia, do twoich marzeń, do twoich celów, to teraz odezwą się wszystkie głosy twojego otoczenia. Zostaw to, po co ci to? A jeżeli to nie pomoże, to pojawią się manipulacje. Jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to ja zrobię to. Jeżeli tego nie zostawisz, to zobaczysz, ja ci pokażę. Pojawią się energie szantażu. Zobaczysz, jak to zrobisz, to to i to i to złego pojawi się w twoim życiu. Wszystkie takie głosy będą aktywne i w tym momencie siła wyższa mówi, to nie jest czas, by usiąść na progu i odpocząć, bo bardzo szybko te głosy mogą znów zwabić cię w mokradła. Biegnij do przodu, biegnij do szczęścia, z całą twoją energią, z całą twoją odwagą, biegnij ile sił, by oddalić się jak najdalej od tego starego, od tego negatywnego, co już masz za tobą. Czyli to jest czas, by aktywować siłę wojownika i wojowniczki w tobie. To jest czas, by odważnie stawić czoła tym nowym wyzwaniom, które się pojawią. Bo naturalnie pojawią się nowe wyzwania, bo jesteś na wyższym poziomie i kolejne etapy musisz pokonać, by zrealizować wszystkie twoje marzenia i wszystkie twoje pragnienia.